7. Mamy nowego lidera, to jest oczywiste i to z olbrzymią przewagą nad Koflerem. No, Roman Koudelka skoczył znakomicie. To jest najdłuższa odległość drugiej serii. Piękny skok, trochę mi przypomniał Schiller-Cauera. Wspaniale pociągnął Koudelka. To jest zdecydowanie na razie najdłuższy skok. ...107 metrów, najdłuższy skok w ogóle całego konkursu na razie, a więc będzie bardzo wysoko Koudelka.